Niewykorzystany potencjał Piotra Zielińskiego. W dzisiejszym materiale chciałem poruszyć sytuację reprezentanta Polski, który najprawdopodobniej od następnego sezonu będzie piłkarzem Interu Mediolan i będzie to ostatnia szansa dla pomocnika, by pokazać całemu światu swoją najlepszą wersję. Zieliński na przestrzeni całej kariery wielokrotnie był łączony z topowymi klubami. W 2016 roku było krok od dołączenia do Liverpoolu z Jurgenem Kloppem na czele. Kto wie, jak wtedy potoczyłaby się jego kariera, gdyby opuścił Italię. Bez wątpienia Zieliński obok Roberta Lewandowskiego to największa gwiazda reprezentacji Polski ostatnich lat. Wzbudza wiele emocji. Jedni go uwielbiają, drudzy niekoniecznie. Praktycznie od zawsze jest regularnie krytykowany przez kibiców oraz ekspertów, według których nie przekłada on poziomu z występów w klubie na mecze kadry. Choć niejednokrotnie udowadniał, że ma olbrzymie umiejętności, to nie wystarczało to w pełni do przekonania do siebie opinii publicznej. Dla mnie Zieliński to piłkarz światowego formatu, ale nie umieściłbym go w moim top 10 najlepszych pomocników. Chociaż wydaje mi się, że Polak miał wszystko co potrzeba, żeby być nawet w top 5 najlepszych pomocników na świecie. Kilka lat temu był taki mem, że Zieliński to młody, perspektywiczny, 25-letni talent. Padały już słynne określenia, że jemu po prostu musi coś przeskoczyć w głowie, żeby w pełni odblokował swój potencjał. Zanim jednak zaczniemy, to chciałbym, żeby to wybrzmiało. Piotr Zieliński to bardzo dobry piłkarz. Doceniam jego karierę oraz osiągnięcia, ale mam po prostu wobec niego niedosyt, bo tak jak wspomniałem, uważam, że mógł być jeszcze lepszy i mieć większą pozycję w światowej piłce. Dlaczego Zieliński nie wykorzystał w pełni swojego potencjału? Czy uda mu się to w Interze? Czy w ogóle aby na pewno trafi do tego Interu Mediolan? Jakim zawodnikiem będzie i jest Zieliński i jak wygląda jego obecna sytuacja? O tym oczywiście w dalszej części tego materiału. Upewnijcie się, że zostawiliście lajka do zasięgu oraz subskrypcję, bo wiecie jak bardzo mi to pomaga, a ja już nie przedłużam i wracamy do tematu. W wieku 17 lat Zieliński opuścił rezerwy Zagłębia Lubin i przeniósł się do młodzieżowej ekipy Udinese Calcio. W seniorach tego zespołu zagrał 20 razy i zaliczył 2 asysty. Jego talent rozbłysnął podczas wypożyczenia do Empoli. Dla tego klubu Zieliński wystąpił blisko 70 razy, strzelił 5 goli i zaliczył 7 decydujących podań. Co wszystko przełożyło się na to, że 4 sierpnia 2016 roku Piotr Zieliński został sprzedany do Napoli za 16 milionów euro. Bardzo duży wpływ na transfer reprezentanta Polski miał Maurizio Sarri, który miał okazję współpracować z pomocnikiem jeszcze w czasach Empoli. Obu panów łączyły bardzo dobre relacje, dzięki którym Zieliński stał się graczem podstawowego składu. No i w tym momencie rozpoczęła się piękna historia Zielińskiego w Napoli. Piękna historia ze smutnym zakończeniem, ale do tego jeszcze wrócimy. Reprezentant Polski miał kluczowy udział w historycznym mistrzostwie Włoch wywalczonym przez Napoli w zeszłym sezonie. Na swoim koncie ma również wygraną w pucharze. Był zawsze podstawowym piłkarzem i dotychczas jego prime przypadał na 2021 rok, kiedy Zieliński wyceniany był przez Transfermarkt na 50 milionów euro. Nigdy jednak nie był najjaśniejszą postacią Napoli. Był bardzo solidnym i docenianym piłkarzem, ale nie miał on statusu ikony czy takiej totalnej gwiazdy. Polak w Napoli wystąpił w 355 spotkaniach, w których strzelił 50 bramek i zaliczył 46 asyst. Na przestrzeni tych wszystkich sezonów Zieliński wielokrotnie był na liście życzeń topowych zespołów. Były to m.in. wcześniej wspomniany Liverpool, mówiono też o Barcelonie, w 2017 roku były plotki łączące go z jego ulubionym klubem z dzieciństwa, czyli z Realem Madryt, a teraz finalnie wszystko wskazuje na to, że trafi on do Interu Mediolan. No i właśnie teraz chciałem poruszyć wątek tego transferu i aktualnej sytuacji Zielińskiego, bo tutaj też jest to dość skomplikowana sytuacja. Piotr Zieliński to oczywiście jest wciąż piłkarz Napoli. Sam zawodnik wydaje się być bardzo przywiązany do tej drużyny oraz do tego miasta. Doczekał się w końcu nawet swojego muralu, no bo przecież grał tam 8 lat, co przełożyło się na wielki szacunek lokalnych kibiców oraz sympatię do Polaka. Dlaczego skoro nie zdecydował się przez tyle lat na transfer do lepszej drużyny, a co lepsze to nawet odrzucił ogromną ofertę kontraktową z Arabii Saudyjskiej, no i teraz nagle ma przejść do bezpośredniego rywala Napoli w Serie A, czyli właśnie do Interu Mediolan. No jest to trochę dziwna sytuacja, ale przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. Negocjacje w sprawie odnowienia umowy z aktualnym klubem no nie szły zbyt dobrze, a sam Inter Mediolan wydaje się być bardzo zdeterminowany, żeby sprowadzić Polaka do siebie. Władze Interu jednak nie chcą negocjować bezpośrednio z klubem Zielińskiego, czyli Napoli, no i tutaj przytoczę wam treść podawaną przez włoskie media. Nie chcą zostać wykorzystani w licytacji warunków nowego kontraktu dla Zielińskiego. Do transferu dojdzie wówczas, gdy Zieliński nie dogada się z Napoli. Inter nie chce być wykorzystany jak kilka lat temu przez Mertensa do podbicia wysokości kontraktu w Neapolu. Jeśli agent Zielińskiego powie, że nie dogadali się w sprawie przedłużenia umowy,
umowy, wówczas Inter będzie gotowy i zechce sprowadzić Polaka. Ostatnio włoski dziennik, czyli Corriere dello Sport, podał informację, że transfer Zielińskiego do Interu jest już praktycznie pewny. No i tutaj też przytoczę wam podawane przez nich informacje. Polak ma przejść do Interu 1 lipca 2024 roku na zasadzie wolnego transferu. To już wszyscy dobrze wiemy. Włoscy dziennikarze są jednak przekonani, że negocjacje dojdą do pomyślnego skutku i Zieliński ma zarabiać 4,5 miliona euro rocznie. Ta umowa podpisana z Interem będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku, no i wtedy środkowy pomocnik będzie mieć już 32 lata. Jednak w kontrakcie zostanie zawarta klauzula, która ma tutaj opcję przedłużenia o kolejny sezon. Jeżeli faktycznie to wszystko, co podają włoskie media, dojdzie do skutku, to tym samym Zieliński zarobi więcej niż obecnie inkasuje w Napoli. Jego podwyżka w skali rocznej wzrośnie o 1 milion euro, jednak jest to stosunkowo niewiele przy tym, ile oferowały mu kluby z Arabii Saudyjskiej, które według informacji włoskich mediów proponowały mu nawet 12 milionów euro za sezon gry. Jednak Zieliński nad pieniądze postawił rozwój kariery, dlatego zdecydował się zostać w Italii. W swoim obecnym wieku zawodnik wciąż jest w doskonałej formie, przynajmniej na papierze. Zbliżając się do 30, ma jeszcze wiele lat gry przed sobą. Wystarczy spojrzeć chociażby na sytuację Henrika Mkhitaryana w drużynie Simone Inzaghiego, bo Mkhitaryan po 30 roku życia naprawdę odnalazł tam swoją drugą młodość i gra na najwyższym poziomie i sam jest bardzo ważnym zawodnikiem Interu. No i właśnie gdy Inter Mediolan zobaczył, jak wygląda sytuacja Piotra Zielińskiego, to nie mogli odpuścić takiej okazji. Chcą zaoferować mu szansę gry w innym systemie taktycznym, z nowymi kolegami z drużyny i z szansą na walkę o większe trofea, czego aktualnie Napoli nie może mu zagwarantować. Takie informacje podają praktycznie wszystkie portale sportowe we Włoszech. Możemy zakładać, że Zieliński będzie piłkarzem Interu Mediolan, jednak ja teraz chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy Piotr Zieliński w pełni wykorzystał swój potencjał. W końcu gra na topowym poziomie od wielu lat. We Włoszech wyrobił sobie pozycję, jednak w skali światowej to nie jest on tak bardzo doceniany. Można tylko gdybać, jak potoczyłaby się jego kariera, gdyby te 8 lat temu zdecydował się na transfer do Liverpoolu, gdzie wtedy nowy projekt tworzył Jurgen Klopp. Czyli genialny trener, który wcześniej współpracował z polskimi piłkarzami i każdy z tych zawodników pod jego wodzą przeżywał naprawdę świetny czas. Oczywiście wspominam tutaj polskie trio z Dortmundu, gdzie przecież udało im się nawet zagrać w finale Ligi Mistrzów. Jurgen Klopp doskonale wie, jak rozwinąć zawodnika i jak wydobyć z niego to, co najlepsze, dlatego zakładając, że Zieliński jako młody zawodnik podjąłby z nim współpracę, no to sami możemy się domyślać, gdzie mógł być teraz. Nie chcę tutaj wysuwać tezy, że byłby on na poziomie Kevina De Bruyne, ale no, wydaje mi się, że byłby na pewno o wiele lepszym zawodnikiem niż jest teraz. Dlatego ja osobiście uważam, że gdyby Zieliński zdecydował się na transfer do Premier League, to mógłby jeszcze bardziej podnieść swoje umiejętności i wejść na ten najwyższy poziom. Wiem, że nie byłoby to łatwe zadanie i na pewno potrwałoby to trochę czasu, ale teraz mam taki jakiś niedosyt co do jego całej kariery. Jednak tak jak mówiłem we wstępie, to ja bardzo doceniam całokształt jego kariery oraz jego osiągnięcia, ale Polak był, no i jeszcze jest w stanie pokusić się o coś więcej. Być może to właśnie Inter Mediolan będzie miejscem, w którym Zieliński przeżywać będzie swój prime, no i indywidualnie wejdzie na swój najwyższy możliwy poziom, a może nawet wygra jakieś znaczące trofeum z Interem. O mistrzostwo Włoch na spokojnie mogą walczyć, bo Inter to bardzo mocna drużyna. W końcu rok temu grali w finale Ligi Mistrzów i jeżeli faktycznie Zieliński tam trafi, to życzę mu jak największych sukcesów z jego nową drużyną. Zresztą o tym transferze informowałem was już w grudniu, kiedy pojawiały się pierwsze doniesienia, że Zieliński najprawdopodobniej rozstanie się z Napoli. Wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie, ale szkoda, że dopiero teraz. Ma przed sobą jeszcze kilka lat gry na najwyższym poziomie, ale niestety jest już coraz bliżej końca i problem pojawi się wtedy, gdy ta generacja naszej reprezentacji skończy karierę, a wtedy będziemy musieli szukać następców. O następcę Zielińskiego wcale nie będzie tak łatwo, bo jest to piłkarz z ogromną jakością. No ale spokojnie, tak jak mówię, to Zieliński ma przed sobą jeszcze kilka lat gry na najwyższym poziomie. Oby ten czas w Interze Mediolan był dla niego jak najlepszy pod względem indywidualnym oraz drużynowym, bo zdecydowanie będziemy potrzebować Piotra Zielińskiego w dobrej dyspozycji. Kadra ma teraz ogromny problem, a gdy karierę skończy Robert Lewandowski, to właśnie Piotr Zieliński będzie kapitanem oraz liderem. Musi inspirować i dowodzić na boisku, dlatego liczymy na to, że jego przygoda w Interze będzie jak najlepsza. Wiem, że mówię teraz, jakby ten transfer był już potwierdzony, ale no ja jestem raczej pewny, że właśnie tak będzie. Za dużo negatywnych rzeczy się wydarzyło na linii Zieliński-Napoli, a dokładnie prezes Napoli i Polak. Pomocnik nie został tak doceniony, jak na to zasłużył. W końcu po tylu latach, po mistrzostwie Włoch, po tym jak odrzucał ogromne oferty z Arabii, jego klub, w którym gra prawie 10 lat, nie chce mu
mu zaoferować przedłużenia kontraktu, a co dokładnie to podwyżki, na którą bez wątpienia zasłużył, no i niezbyt ciekawie wypowiadają się publicznie o nim. Dlatego biorąc to pod uwagę i podsumowując to wszystko, o czym dziś rozmawialiśmy, ciężko sobie to wyobrazić, żeby ta współpraca dalej dobrze działała, nawet mimo tego, że piłkarz zdecydowanie kocha ten klub, miasto i ludzi w nim żyjących, o czym wielokrotnie wspominał w wywiadach. Wszystko zanosi się na to, że będzie to smutny koniec historii Polaka w Napoli. No ale teraz mam do Was pytanie, czy Zieliński w pełni wykorzystał swój potencjał? Z tym pytaniem Was zostawiam. Z chęcią poznam Wasze zdanie w strefie komentarzy, bo poza tym tematem transferu do Interu, to również chciałem poruszyć ten wątek jego rozwoju oraz talentu, ale no może tylko ja uważam, że mógłby być on jeszcze lepszy. Dlatego zobaczymy, jakie Wy macie zdanie na ten temat i liczę, że w komentarzach wywiąże się fajna dyskusja. Wielkie dzięki, że oglądałeś do końca. Jeżeli doceniasz moją pracę, to doskonale wiesz, co zrobić, a ja z góry za to bardzo dziękuję. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku. Słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia i na razie. Trzymajcie się, widzowie, siema.